W dzisiejszym odcinku Konflikt Gwiazd w PSG. Lewandowski udzielił kolejnego wywiadu. Golden Boy 2017. Można było się tego spodziewać. Po kilku tygodniach doszło do konfliktu między największymi gwiazdami Paris Saint-Germain. W ostatnim meczu ligowym przeciwko Olympique Lyon doszło do sprzeczki pomiędzy Neymarem a Edisonem Cavanim. Powodem był rzut karny, do którego chciał podejść Brazylijczyk i Urugwajczyk. Dodatkowo po meczu zawodnicy się awanturowali w szatni, gdzie podobno doszło nawet do rękoczynów. Efektem kłótni jest prośba Neymara do prezydenta klubu o jak najszybsze pozbycie się Cavaniego z drużyny wicemistrza Francji. Brazylijczyk zakomunikował, że nie zamierza grać w jednym zespole z Urugwajczykiem. Moim zdaniem od takich konfliktowych sytuacji jest trener Emery, który powinien jak najszybciej zareagować i dać do zrozumienia, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Pytanie, czy hiszpański trener jest w stanie zapanować nad szatnią pełną gwiazd? Pierwszy test został właśnie przez niego oblany, skoro Neymar wybrał się aż do prezydenta klubu. Nie milkną echa ostatnich wywiadów Lewandowskiego, a doszło już do kolejnego. W wywiadzie dla Elf Freunde reprezentant Polski stwierdził: są piłkarze, którzy na takie pytania odpowiadają: chciałbym w tym klubie zakończyć karierę. A potem przychodzi klub i mówi: dziękujemy, ale już cię nie potrzebujemy. Sami wiecie, jak szybko się wszystko zmienia w piłce. Potem dodał: dla mnie liczy się to, że mam w Bayernie kontrakt do 2021 roku i jest nam w Monachium bardzo dobrze. Czy jest to jasna deklaracja Roberta o pozostaniu w Bayernie? I tak, i nie. Tym wywiadem Lewandowski potwierdza, jak wielkim jest profesjonalistą. Zarząd Bawarczyków i trener Ancelotti mogą być pewni, że dopóki Polak będzie bronił barw Bayernu, to będzie on dawał z siebie wszystko. Dlatego bardzo prawdopodobna jest opcja, że Lewy zostanie do końca kontraktu, a potem odejdzie za darmo, tak jak to miało miejsce przed laty w Borussii Dortmund. Z drugiej strony Polak takim wywiadem puszcza oko w stronę Madrytu i Manchesteru, dając znać, że nie wszystko stracone i za rok w letnim okienku transferowym mogą dziać się rzeczy wielkie. Ogłoszona została ścisła czołówka konkursu na najlepszego piłkarza młodego pokolenia. Wśród wymienionych zabrakło Polaków. Najbliżej był Dawid Kownacki, którego w finale ostatecznie zabrakło. Absolutnym faworytem jest jeden z bohaterów letniego okienka transferowego, czyli Kylian Mbappe, który w poprzednim sezonie zanotował niesamowite statystyki i jeszcze lepsze mecze. Kolejnym faworytem jest nowy nabytek FC Barcelony, czyli Ousmane Dembele. Wśród nominowanych są jeszcze Marcus Rashford z Manchester United, Gabriel Jesus z Manchesteru City, Gianluigi Donnarumma z AC Milan, Yuri Tielemans z AS Monaco, Theo Hernandez z Realu Madryt i Kasper Dolberg z Ajaxu Amsterdam. Całą listę nominowanych piłkarzy znajdziecie w opisie filmu. A jakie są wasze typy? Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj, no i jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę. Widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!